128 milionów zasili miejską kasę, ale wydać trzeba według szacunków o 30 więcej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu aż 128 milionów złotych na wybudowanie spalarni odpadów. Połowa tej kwoty to bezzwrotna dotacja. Druga połowa to nisko oprocentowany kredyt, który będziemy spłacać wiele lat. Mimo to władze miasta się cieszą, ponieważ nowoczesna, niskoemisyjna spalarnia odpadów nie tylko upora się z naszymi odpadami, ale wyprodukuje również pokaźną porcję energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki niej nie będziemy musieli transportować odpadów do podobnego obiektu w Białymstoku. Zyskamy dwa rodzaje energii i będziemy mogli świadczyć usługę spalania odpadów dla innych samorządów. Nie za darmo. Suwalska spalarnia, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, powinna zafunkcjonować w mieście za około 4 lata. Determinacja samorządu jest ogromna, a korzyści, szczególnie w trudnych energetycznie czasach, zdają się być na wagę złota.